Dobra, pojawił się tutaj. Kolejny do śmignięcia będzie. Dobra, tutaj. Tu już był kolejny. Okej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Blockade, Blockade 3D, Blockade Classic. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy grali Azwalem, ponieważ mamy challenge. Challenge dotyczy czegoś takiego, jakby... No, Blockade wprowadził, czy twórcy Blockade'a wprowadzili coś w stylu Battle Passa aktualnie, na którym można wbić z 10 poziomów, wykonując misje, które mamy jakby w każdy dzień, czy co ileś dni nam przyznawane są te misje, o, powiem w ten sposób. No i po prostu dwie z tych misji dotyczą grania bronią automatyczną, także pomyślałem, Azwal to chyba mój... ulubiony karabin automatyczny, czy broń automatyczna? Tak mi się wydaje, że jedna z ulubionych to jest właśnie ten Azwal, więc z nim właśnie spróbujemy tę misję wykonać. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Rzucę wam tutaj mniej więcej, jak to wygląda też, jeżeli chodzi o tego pasa, czy ten event, w którym można zdobyć trochę przedmiotów. Tam właśnie można wbić 10 poziomów. Mamy na to bodajże 14 dni. Także no, im szybciej, tym prawdopodobnie lepiej. Oczywiście no, na misję trzeba czekać. To też nie jest tak, że te misje z automatu dostaniemy i będziemy mogli robić. Dobra, widział mnie prawdopodobnie za drzewem. Nie jest to mapa idealna na moją broń, ale też nie jest to mapa jakaś giga zła, więc prawdopodobnie zależnie od naszej taktyki tak nam będzie szło. Nie wiem tak naprawdę, czy ta patelnia jest na plus dla mnie w tym momencie, czy na minus, ale na pewno jest deprymująca mnie i moich wrogów, też na to liczę. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie subka, wpadnijcie też na główny kanał i na Instagrama, fanpage'a i na G2 można też, także dobra. A kolega co tu robi? Dobra, kolega śmignięty. O kurde, wyskoczył mi jak normalnie Dexter za zasłony. No tak się nie robi, kolego, tak się nie robi, no to nie wiem, ta budowa fortów to Minecraft bardziej niż... Ej, on się na mnie nie patrzył nawet, co jest? Patrzył się w drugim kierunku kompletnie, no. I on nie zginął? Okej, ja nie mogę wyskoczyć w ogóle, od tego zacznijmy. Dobra, jeden załatwiony, cichutko, kurde, tu bieganie przy... końcu mapy, jeszcze na tych desynkach, to jest masakra. Także okej, lecimy. Panie Azwal, pomóż nam pan, dobij te poziomy. Myślę, że też na dniach będzie jeszcze kilka odcinków z robienia tych misji. Na pewno pojawi się tryb w końcu na broń białą, także możecie się spodziewać, że jakieś te nowe bronie będą tam wykorzystywane przeze mnie. Okej. Cały minus polega na tym, że na tych desynkach ja czasem coś widzę, oni tego nie widzą i na odwrót, oni coś widzą, czego ja nie widzę. Dobra. Tutaj kilku niebieskich zostało załatwionych przeze mnie. A ja mam kolor żółty w tym momencie, by the way. Dobra, załatwiony gość. Okej, tam był przeciwnik. Nie mogę na dwa fronty walczyć. Gdzieś tu jest chłop. No nie, dobili mi go. Co jest? Okej. Dobili mi gdzieś gościa tutaj, w tej okolicy. Chłopie, a tamten jeden zniknął chyba. Dosłownie. Dobra, pojawił się tutaj. Kolejny do śmignięcia będzie. Dobra, tutaj. Tu już był kolejny. Okej. I uciekam, uciekam tutaj. Przejdę sobie na inną pozycję po prostu. O ty kurde, czerwony. Coś ty tu robił w tym miejscu.
Nie no, ale że ja gościa od czerwonych tu spotkałem, tego bym się nie spodziewał, w tym miejscu przynajmniej. Ja wiem, że ja idę tyłem jak coś do potencjalnych przeciwników, ale skupiłem się bardzo na niebieskich w tym momencie. Ja rozumiem, że wiecie, ten gameplay taki, w momencie kiedy nie patrzycie się sobie na plecy, to jest taki, kiedy idziecie na cwaniaka. Już dosłownie bardziej zastanawiacie się nad tym, ilu gości zdążycie sprzątnąć z przodu, niż to dajecie sobie na to większą szansę, nie? Że zdobędziecie 2-3 fragi, niż że was gość palnie w plecy. No to jest wszystko takie, wiecie, 50-50 mocno. Okej, okay, ledwo ammo mi tam starczyło, no ale tak się często gra, żeby zdobyć jakiś lepszy wynik po prostu, nie? No musicie zaryzykować i liczyć na to, że to wam przyniesie po prostu korzyść, to ryzyko, nie? Ryzyko zazwyczaj albo wiąże się z wielkim, tak naprawdę z wielką korzyścią, albo też z wielką stratą, dlatego jest to właśnie ryzykiem nazwane, o nie. Na przykład ryzykiem teraz było to, że przeładowywałem, chociaż zabiłem jednego gościa. Ryzykiem w tym było to, że mi wyjdzie drugi gość i to się właśnie wydarzyło. Ale nagrodą byłoby to, że jeżeli by ten gość wyszedł za kilka sekund, to była szansa, że po prostu wtedy będę miał pełny magazynek, nie? I będę mógł dalej walczyć. Względnie było bezpiecznie. W ogóle gość mnie stamtąd zabił, nie miałem na niego bicia, więc musiałem zginąć niestety. Wybrałem śmierć. Dobra, tu są przeciwnicy jeszcze. Aj, gość na daleko mnie wziął jakby. W sensie skupiłem na nim swoją uwagę, niepotrzebnie jak było widać. I gość z bliska mnie przez to zamordował. Zamordawszy. Dobra, ja muszę tak od... Kurde, denerwuje mnie ten ciul, co tu gdzieś bije od boku. Ja z tą bronią niestety muszę jak najbliżej podchodzić. To niby jest automatic, ale wiecie, to jest taki azwal jednak na tłumiku. Naprawdę, im bliżej, tym większa moc i tym większa szansa, że zabiję. Dobra, jakiś S-frag wleciał. Coś słyszałem, ale... Okej, okay, ładowanie. Stanę sobie tutaj. Może mnie nie przyczai w sekundę. Dobra, kolejny frag zaliczony. Już jesteśmy na plus. To jest w razie czego 3 do 1. Okej. Okay. 4 do 1. Kurde, za daleko koledzy, za daleko. Dobra, tego udało się śmignąć jeszcze. Tu gdzieś wyjdzie, czy tu? Dobra. Tam wygląda jakby ktoś był, dosłownie. Dobra. Okej, okay, to są goście w ogóle bez armorów, bez niczego. Więc to są łatwe fragi, które w tym momencie zgarniam. I jestem z tego bardzo zadowolony. Nie jestem z tego dumny, co prawda. Ale jestem zadowolony. Zawsze to jednak, wiecie, fragi do KD nabijane i do misji przede wszystkim. Bo to jest główna rzecz, za którą tutaj chodzi. O, gdzieś mnie palnął, ale to nie mógł ten mnie palnąć, to jakiś inny gość musiał jeszcze być, który się w tym momencie na mnie popatrzył. O nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Jezusku, co się wydarzyło przed chwilą tutaj, to ja nie wiem. Zabiłem go, to jest najważniejsze. Ale nie z karabinu. A ja nie chciałem z tego zabijać. Powiem wam, że przycisk mi się, prawy dosłownie przycisk mi się nacisnął. Tak przez przypadek tak osę nacisnąłem i zacząłem strzelać. Wydaje mi się po prostu, że jest jakoś bardzo cicho tutaj i przez to nie mogę tych kul namierzyć. Jakby się te wszystkie odgłosy wokół zrobiły mega ciche w tym momencie. Gdzie on zniknął? Okej, okay, poszedł w lewo. Chłop tam flipa flapa zrobił, zakręcił normalnie. To dwóch było w ogóle. Okej, okay, uciekam do mojego schronu. I czekamy.
Idą. Słyszę tu jeszcze jednego. Jednego zabiłem. Ale będzie po mnie. Dobra, dwóch wyautowałem. O kurde. Nie no, widzieli mnie na stówę, no nie mogli mnie nie widzieć. O kurde, dobra. Będę wyautowany, widziałem to już. Zachodził mnie drugi gość, ale no i widzicie, to jest ryzyko. Podjąłem ryzyko w danym momencie, że chłop to jest gra ryzyka ogólnie. FPS-y często, szczególnie takie arcade'owe, to jest gra ryzyka. Podejmujemy ryzyko, że gość wyjdzie nam z lewej strony, bo mamy, wiecie, widzimy gdzie idzie gość za drzewo. Możecie się zastanowić, możecie czekać i go namierzyć dopiero później, przez co ryzykujecie, że po prostu namierzycie go później niż on was. Albo namierzacie jedną ze stron, ryzykujecie, że gość akurat nie wyjdzie po tej stronie i albo zgarniacie z tego profit, albo niestety przegrywacie. Zobaczymy jak tutaj wyjdzie na tej mapie. Czy w ogóle się serwer jakoś zapełni, bo widzę, że chyba nie do końca. Ta mapa jest ulubioną mapą wszystkich ludzi, którzy grają w tę grę. Także chwilę, pewnie minutę na nią poświęcę. I jeżeli nic z tego nie będzie, to zmienimy po prostu serwer. Jeżeli chodzi o zdobywanie poziomów, to wygląda też to następujący sposób. Czyli mamy premkę, mamy medkity do zgarnięcia, Hunter Knife, Red Steel, Gold Coiny, X-Pick, a to jest w ogóle framing jakiś bodajże do naszego skina. Mamy premkę, mamy M61, Bayonetta Sapphire, oprócz tego też gold coiny, expam, karambita i na koniec taką MP5. Czy jest tu więcej poziomów, tego nie wiem, ale wygląda to mniej więcej teraz w ten sposób właśnie. Okej, okay, polecimy jeszcze na trybie kontra, jeżeli chodzi o granie azwalem i broń automatyczną. Zobaczymy jak tutaj to wyjdzie. Widzę, że ludzie już mają te skinki za maksymalny poziom. Czyli nie jest to jakaś... Chociaż nie, to nie były, przepraszam. To nie były skinki za maksymalny poziom. To są skinki... To jest ta teksturka jakby na broni raczej. Nie wiem czy Azwal będzie tutaj najmocniejszą bronią. Na pewno nie będzie to Tuza, jeżeli chodzi o robienie statystyk. Ale myślę, że jakiś po prostu ileś fragów uda się tutaj zdobyć. Na to właśnie liczę przede wszystkim. Także już musimy się wziąć za robotę. Najgorsze tutaj są teraz te momenty spawn protection. To jest fajna sprawa, ale jednak chcielibyśmy robić te fragi w momencie kiedy przeciwnik ma cały czas spawn protection, każdy po kolei, a my tego nie mamy, to już jest problem. O, jeszcze jest problem kiedy my się chowamy. Także tutaj dużą rolę zrobi przez wszystkich lubiany tak naprawdę i podziwiany pan Desing. Wchodzimy w gościa, który zdążył już strzelić, rzucić granat i on dalej ma spawn protection, więc ile ten spawn protection czasu trwa, kompletnie nie wiem, bo ja w tym momencie ginę, a przeciwnik nie doznaje jeszcze obrażeń, więc ja nie wiem, czy to zależy od naszej agresywności, czy od czego, ale... Jest to dziwne i jest to dosyć denerwujące jednak na takich mapach. Nie mówię, że to jest niepotrzebne, ale jednak jest to denerwujące. Desync tutaj dużą rolę będzie odgrywał, niestety. Przeciwnik, który sobie wszedł do naszej bazy dosłownie przed chwilą. Oni do mnie strzelają, mają spawn protection cały czas. Jak? To ja nie wiem. Czy ja się zdążę zrespić? I zdążę jeszcze od nich wyrwać, a oni co? Oni nico? Jak to tak działa? Dobra, kilku ich jeszcze śmigniemy tutaj. Granat też dał radę. Czyli to ustawianie się może w takich punktach spornych to będzie najlepszą opcją. Szczerze powiedziawszy, ewentualnie czekanie na ten moment, kiedy właśnie ludzie wychodzą jakby ze spawn protection. To jest też ta szansa, byle nie wbijać się w granaty wszystkie. Oho, dokładnie, poszedł granat i dostaliśmy
Jakoś w ogóle gość mnie zabił w momencie, jak on jeszcze mi nie wyszedł na celownik, nie? To jest zawsze ta najciekawsza opcja. Gość nie wychodzi pod celownik, ale ja już hitka wyrywam. To jest zawsze fajne. To znaczy, wiecie, fajne oczywiście, w cudzysłów sobie weźcie, wsadźcie. Dobra, pyk, jest frag. Ich nie mogę bić. Tutaj jakaś mina jeszcze była, coś? Okej, okay. To jest tryb na robienie, wiecie, jeden za jeden, tak na dobrą sprawę. Bardzo jeden za jeden tryb. Type of tryb. Jeden za jeden, jednego śmignąłem, gdzieś tam obiłem jeszcze kilku, ale no, nic więcej. Taki młyn. Wychodzimy, zabijamy jednego, dwóch lub zero, giniemy. Wychodzimy, zabijemy jednego, dwóch lub zero, giniemy. Wychodzimy, giniemy. Zabiliśmy dwóch, ale bez pomocy karabinu. Tylko wiecie, jakiś granat, coś, rakietnica, to na pewno jest na plus. Na tego typu mapkach, ale ja bym chciał fraga azwalem zrobić, no kurde, dawać mi fragi azwalem. Nie no, wiecie, to jest tryb hardcore już taki, w sensie mapka hardkorowa dosyć. Po prostu rzadko można tutaj dużo fragów zrobić. Najwięcej się robi jednak karabinami, myślę, typu graliśmy tutaj tym, Boże, jak on się nazywał, karabin taki z, chyba z pierwszej wojny światowej jeszcze. Bo to nie było MG42 z drugiej, tylko to był ten taki właśnie wcześniejszy. Być może nawet jakiś angielski karabinek właśnie, taki, który ma więcej po prostu ammo. No i czymś takim tu się robi siekę. Myślę, że MG42 też byłoby mocne, właśnie z tego względu, że im więcej macie amunicji, no to tym więcej gości przestrzelicie. Patrzcie, gdzie on zdążył przejść na Spawn Protection w ogóle, nie? Zanim można było go w ogóle zranić. No, te kampy też źle nie wyglądają. Tylko, wiecie, gość wyjdzie ze Spawn Protection po mnie w tym momencie. O, albo dostanę w plecy. To też jest jakaś szansa. Ale dwóch zabiliśmy. Nie jest do końca źle. Dobra, tu gdzieś mogą być przeciwnicy aktualnie. Ile ten gość ma Spawn Protection? Zdążył wbiec do basenu, a ja mu nie mogłem obrażeń robić jeszcze. Ten tak samo, co jest? Ile czasu oni mają Spawn Protection? To jest tak RNG mapa, że to jest szok, ludzie, po prostu. Ci ludzie mają Spawn Protection dosłownie wychodząc aż pod naszą bazę. Oni wyjdą pod naszą bazę na Spawn Protection, ja powinienem mieć Spawn Protection w teorii jeszcze. I może właśnie tak było, może ktoś do mnie strzelał. Ja dupia, co tu się dzieje? To jest magia i masakra jednocześnie, po prostu. No, co by nie było. Ale ja mam wrażenie, że ja ginę jeszcze u nas na respie, a powinienem mieć Spawn Protection przecież długie, no. Także jak to działa, tego nikt nie wie chyba do końca. Dobra, no, nie wiem, do kogo ja strzelam. Sarin ktoś tu odbezpieczył, także to jest też minus. Tutaj pobijałem gości, ale oni nie zginęli koniec końców. O, tego zabiłem se przebieg obok mnie. A tu mnie nie wiem, kto zabił. Na górze chyba stał, na to wychodzi, bo goście tam celowali po mojej śmierci. Dobra, zabiliśmy dwóch. Okej. I koniec tego gun game'a. I myślę też, że to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem i wpaść na drugi kanał. Chociaż mapa jest akurat nieprzyjemna, powiem wam, że ta mapa byłaby chyba najfajniejsza z tych wszystkich dzisiejszych nagrania z Valem. To jest fajna mapka z ruinami. Tylko ludzie w ogóle muszą dołączyć, od tego zacznijmy. Dobra, on z RPGa chciał we mnie przywalić. A kurde, kolejnego się nie udało śmignąć. Ale tu możemy, o, tu już możemy coś zrobić, dobra. Jeszcze tu sobie chwilę popykamy w takim razie. No wyjdź, 3, 2, 1. Dobra, zabiłem go. Ale jakim kosztem?